Siemanko kochani, z tej strony Aki, witam was w kolejnym odcinku z My Time at Porsche. O, Pinki wyszedł do domu. Cześć Pinkuś, dawałam ci już prezent. I to ja cię przytulę na starcie. Dobry kotek. Dobra. I teraz tak, przysiadłam, jak widzicie, nawet mam rzeczy związane z tymi zadaniami, które obecnie mamy. Zrobiłam już ten cały piec elektryczny, żeby móc też zrobić dla Karol. Tylko teraz pytanie, czy ja coś jeszcze potrzebuję oprócz tego, co mam? Nie mam tego, to posiadam. Posiadam. No, nie mam tego. Nie mam quality letter, nie mam wartościowej. Nie mam dobrej skóry, tak to powiem bardziej. Ale mogę włożyć to, co mam. Jakby nie patrzeć. Steel plate'ów będę mieć sporo. Bo się zawzięłam, żeby zrobić jakieś części. I mam pomysł, taki dość szalony może, kurnik zrobić. Dzisiaj. Tak pomyślałam, się kurnik przyda, my nie mamy kurnika. No tutaj by stał, najwyżej zająłby sporo miejsca, ale wiecie, czego się nie robi. Tutaj mi to może wejść. Na czym w ogóle robi te części? A rubber belt, tutaj. Teraz tak, to mam. To też mam, muszę tylko wziąć bringi i tamto. Wszystko oprócz tak naprawdę tego paska mamy. To ja szybko sobie to dołożę. Mam nadzieję, że ze wszystkim się wyrobię. Tego paska nie mogłam, bo się troszkę skóra z ciut za długo robi. Więc wiecie, ja się już nie będę tak pchać aż na to. Kwiaty zostajemy przy kwiatach, żeby je sprzedawać. Ja mam nadzieję, że dalej jest cena na plusie, bo teraz ualis nie zerknęłam. Tak, dalej jest cena na plusie. Patrzcie, ile tego wszystkiego mam. Zaraz, czekaj. No właśnie, to chcę sprzedać. Te najdroższe ryby. Bo ja i tak nie mam co z nimi zrobić. To na co go stać, jeszcze mu posprzedaję. I chyba sprzedam wszystko. To jedziemy do Marsa. Jak widzicie, no tych ryb ja trochę uzbierałam i po prostu no, nie mam co z tym robić. I tak, jak widać, nie sprzedałam wszystkiego. Lipton, ale nic nie poradzimy. Odniesiemy to, co mam. Już do Research Center, jeśli nie stać mi niestety chyba na to, żeby mi ta Petra coś zrobiła, bo mam ile płyt? 30, a nie, to mnie stać jeszcze. A jak widzicie, tego trochę się już pojawiło, tutaj są reliktów, akurat mamy chyba mało. Bardziej poszłam w assembly pointy, które tutaj, jak widać, no troszeczkę ich już jest. Ile musimy jeszcze przynieść? Jeden. W sztuce brakuje nam trzech obrazów, które się dostaje później. Z tego, co zobaczyłam, bo to są zadania fabularne. No my jeszcze zadania fabularne, jak widać, mamy ich sporo. Bo to są wszystkie te typu, co Mint teraz robi i to tutaj. To są wszystko fabułka, więc no trochę nam jeszcze się zeszło. Tak, wciąż nie zaniosłam tego Didi Stopa. Nie wiem, kiedy go zaniosłam. Prawdę mówiąc, nie mam pojęcia. Ale spróbuję go niebawem zanieść. Nawet chyba go nie mam, bo go zaniosłam. Ten, co zrobiłam na zapas.
Pytanie, czy mint jest na dole, czy na górze? On jest na górze. No dobra. O, mint akurat tu się biedny snuje przy tej drodze. Cześć, mint. I can't believe you got this built. You might. I took on this project as a favor for Uncle Gale. He's been. Hi. The mood here is totally. Wiesz co, ja ci mogę dać, ale zwykły ci dam po prostu, aby ci cokolwiek dać. No, bo tu się ta droga robi. I tak naprawdę muszę pisać tutaj. Nie będę wam nudzić moim bieganiem. Patrzcie, ja to w rączce mam. To jest takie malutkie, nie? Malutkie. Tak, to są sandblokery, żeby piach się nie odsypywał. I oczywiście Higgins nie może się nic pomóc do rozbudowywania naszej społeczności. Nie, tylko ja muszę. No jestem dobrze, bo to ja mam pracę i kasę za to. Hehe. I ostatnie. Dobra. Man, that's a beautiful sight. Yes, it is. There'll be no more sand on my breakfast table. Ah, you know, Bo ja tobie nic nie dałam. Jedyny najstarszy, który chyba z którym nie możemy być, to jest on. Thank you very much. Jest chyba najstarszy i jako jedyny na nas nie leci. 320. Jera. Nawet mi bardziej pasuje do ubranka. Jupi! I wiecie co nam zostało? Została nam misja dla Karol, której nie mam jak zrobić. Której nie mam. Pewnie już się być może zrobiły te części na to. Więc tylko się udamy do domu sprawdzić. A wieczorem jeszcze mam spotkanie z Arlo, który nas zaprosił, więc no... Jestem za. Muszę być gotowa. Akurat czapeczka idealnie do stroju nam pasuje, nie? Jesteśmy ubrani, a to spotkanie też jest tuż przy naszym domu, więc wiecie. Nie musimy się jakoś specjalnie stresować, ani ubierać. Znaczy ubierać. Ubrani już jesteśmy, nie? A ja nie otworzyłam poczty. Ja to jednak jestem głupek. Zapomniałam całkiem o tym, prawdę mówiąc. No to zostaje dalej na sprzedaż. O, już Arlo czeka. Idealnie, bo ja mam gotowy pasek dla tej. Maszyna do szycia, jak się patrzy. O, Arlo akurat biegnie. Miałam jeszcze Arlo biec do chłopaków z Construction. No dobra. Start playing. Chodź. Myślę iść tutaj. Wiecie? Na dining table. No bo tak, chodź spróbować jeść. Jak nie wypali kolacja, zrobię tylko kolację, żeby już nam podali jedzenie, a jak nam nie pyknie, to idziemy w pizdzie gdzieś indziej. Nie mam jak tego ten... Wybaczcie, ja sobie tutaj pomogę.
I ja muszę spróbować to i to. No dobra. Crispy pancake, kawior, steamed potato fruit, dodatkowo orange juice i mighty soup. No dobra, crispy pancake. Czy tutaj coś jest? Co on chciał? Kawior. Jest kawior? A mam pomysł. Ja zamówię w takiej kolejności, jak on chciał. Crispy pancake. Potem kawior. Tutaj to fruit. A, to jest zupa. Tu jest medy fish stew. I orange juice. Hej. Wow, all my favorites. Widzicie? I taka osoba powiedziała mi konkretnie, co chciała. Wszystko, co powinniśmy wsiąść. Nie było żadnych tych. Troszkę mi popsuli. Bo pytanie, czy ja się mogę udać do poza? Bo pomyślałam, że sorry, ej. No ale nasza koleżanka troszkę mi weszła w paradę, nie? Aha, you're just kidding, right? That was... No to nieprawda. Ej, on nam chyba nie zatrwiło. No, chciałabym pod drzewem. No. Kolejny. Dam ci wszystkie moje zapysiałe te. It's not easy, but... I've only been to a few cities around Portia for business. You got it. I'm gonna try and get into the... Zostały mi dwa punkty. A, akurat zaniesiemy... tej. Wow, this is a lot bigger than this. Thank you so much for... Chodź, bo ja pomogłam przy tobie. Wiecie co, na czym myślę? Chcesz się pobawić? A, to już jest trzy. Ej, nie wbijemy setki. Nie mam już nic, co mogłam mu dać, więc ja nie chcę mu dać. That I am. I koniec. Hey, do try to be careful when you're in the abandoned. See ya. Nie, no bez kitu, nie wpadło nam. Ej. Chciałam zrobić tak jakby po złości tej wrednej mędzie, nie? Która tam się non-stop na niego umawia z nim. Która chce z nim być. Z kościoła. I mi coś nie pykło jednak. Jest 18. To jest do 18. Do 19 je są otwarci. Więc jeszcze mogę wziąć jakieś zadanko. Emily, Petra, Steelbow. To nie jest trudne. Large Pipe. Ej, to jest akurat troszkę hardkorową rzecz chcesz ode mnie. Dla Petra. Hey! Yo, Antoine. You won't find a person as beautiful. No nie. Ale wam się pochwalę, że już nie jesteśmy 4000 różnicy między nim, a jesteśmy tylko, no, prawie o 1000. Więc... Powiedzmy 1500, więc no, troszkę wskoczyłam. No nic. Nie pykło mi, jak chciałam dokładnie z Arlo.
Czy jestem zadowolona z tego spotkania w takim razie? Ani trochę. Mogło pójść lepiej. No i tego nawet nie przyjął od nas. Spróbuję ponownie jutro. Cześć, Kyukyu. Masz jabłuszko. Ty też je lubisz. Mamy kolejny piękny poranek. Zadań cisza. I niestety też zadanie dla Petry nie wykonam. Wiem już o tym. Sprawdziłam, ponieważ wczoraj wieczór w naszej kochanej porcji trochę próbowałam ogarnąć, gdzie mogę zrobić te steel ballę, no bo wiedziałam, no, zrobić je szybko, mieć z głowy i tyle. Okazało się, że to nie jest takie łatwe, jak ja bym chciała. Ponieważ, żeby móc zrobić steel ballę, ja bym potrzebowała już mieć fabrykę. A fabrykę nie wiem kiedy, nie pamiętam, możecie mi wierzyć bądź nie. Nie pamiętam po prostu, kiedy ją się odblokowuje, żeby móc zrobić, więc no cóż, minut 10, give up, no niestety. Tutaj zrąbałam po całości, ale no, to jest moja wina, przyznaję się do błędu. Linen Rook. No dobra, robię dla Phyllis. Zrobię te dywany, ale mnie wkurzył centralnie to, co ja chciałam wziąć. A co już się przyszykowałam, to mi musiał zajumać to tuż przed nosem. Głupi Higgins. Linen Rook. Jeden powinnam mieć, który dostałam na urodziny, to najwyżej im oddam. Nie. Mam flower carpet. Spiderki muszę pozabijać. No dobra, to zakusimy, troszkę zatłuczemy spiderów, ale przed pająkami idę do chłopaków. Chciałam coś wybudować? Chciałam. Więc prędzej czy później muszę coś, więc biegnę do nich. Myślę, że to nie jest jakoś drogie. Bóg wie jak. A oni sobie akurat tutaj wszyscy przebywają. Teraz tak. Najpierw czym jest stać już na bramkę, którą chciałam sobie kupić. Tak. Możecie się śmiać, że ją robię. A tu jest... Tu nie było potrzeba części, tylko troszkę tej. A więc dajcie mi chwilę. Hi. The Flying Pigs is the... Really? What a surprise. I love you as well. A teraz się zgodził. Let's hang out more. Widzicie? Teraz się mnie zgodził. Mogę się do niego przytulić. No, ale... No... Nie rozumiem tego. Ja specjalnie mam dla niego miecz. Co to nie jest byle jaki miecz? I się okazało, że to... No. Dobra. Mam części na kurnik.
Mam nadzieję. Ja nie, wodę do kurnika. No bo tak. Tam jest ciutkę drogi. Podnosi mi... No, że mogę się hajtać i wszystko, ale ja nie mam na to miejsca, muszę wszystko inaczej ustawić. Więc no, na razie dom sobie darujemy. Ale stawiamy kurnik. Kurnik postawię tuż tu na wejściu. Może taki... Ktoś może się śmiać, że Lipton. O, w tą stronę sobie. Tak. No bo mówię. Tak, przyjeźdź ze zwierzątkami i wszystko. Dom, ja muszę wszystko inaczej ustawić, bo dom, no bądź co bądź, no patrzcie jaki jest wielki. Dom jest gigantyczny. Zresztą z drugiej strony ja mówię, hey, że ja się jeszcze hajtać nie chcę. Nie spotkałam jego siostrę. No, proszę jak śpi. Chciałabym wam jeszcze na koniec pokazać, że robię tak zadanko, ale no nic niestety nie poradzę, pójdę po prostu na pająki, albo nawet, no dawno nie byliśmy na żadnych potworach, żebym musiała tłuc je razem, zazwyczaj robię to poza. Pająki są tu i są gdzieś tu, to jedziemy najpierw tu. Mówię, no, przyda się zebrać trochę tych surowców. Ja i tak zbierałam tyle, ile mogłam. Przygotowałam się. No, jak widzieliście, no, carbon steel barów mieliśmy chyba ponad 150 nawet. Tu nie ma żadnych pajączków. Coś mi się ostatnio chodziło po głowie, że tutaj też są. Jeśli nie ma, to ja po prostu pobiegnę zaraz tam. Tak, są tylko tam. Tam są na pewno nad wodą. Szkoda, że tu jakiegoś mostu nie ma. Tak jak wiecie, żeby szybciej przejść. Carbon steel barów, chociaż nie potrzebowałam zbierać, wiecie, w międzyczasie niczego, jak robiłam drilla czy coś innego. Tu są, na pewno. Ja niestety tam muszę dobiec. Wciąż nie znamy dwóch osób, które pewnie się pojawią najprędzej. Porsche, tak jak się pojawił ten Sanwa, tak sądzę, że się pojawią kolejne osoby, no to trochę jeszcze przed nami, tak. Jest jeszcze ile tych miejsc, w których my wciąż nie byliśmy. Sam jest przykład jak na czubku mapy. Jest łowisko po drugiej stronie, gdzie ja nie dojdę, więc no wiecie, troszkę tak jeszcze jest. Samo ulepszanie domu. Na pewno będę chciała pokazać to wszystko związane z posiadaniem dzieci i w ogóle, ale to ja muszę mieć bodajże dom na trzecim poziomie. Trzecim czy czwartym. To wiecie, jak ja się dom tyle zajmuję na drugim poziomie, wyobraźmy sobie trzeci. Więc to trzeba mieć dużo hajsów. Ja po nagraniach często łowię ryby, to widzieliście, ryby też są w miarę opłacalną zabawką. O, tu są pająki. Ja bym je nazwała jakimiś tymi kleszczami czy czym. Ejo. Jakie wytrzymałe. Jak głupi ptaszysko. Muszę się ich pozbyć. Tam jest skrzynka. Skrzynka. Daj mi dojść do skrzynki. Ciekawe, czy pająki atakują. Fakt faktem nie próbowałam i chyba nie chcę. O, się pojawił ten. Przywódca ptaków.
Czym on rzuca? Wypad. A ten mnie gania. Ci mnie jakimś kupą czy czym rzucają, a tamten kamieniami. Czyż to DSD-czka nie przesada? Patrzcie, jak się zamachnie, to... O nie. Jego pomagiera zaatakowałam. To widać, że go mocno tym wkurzam. Pokonajmy go. Udało się. Szczerze powiem, że to nie jest taka łatwizna. I jeszcze mnie zatruli, nie? To już w ogóle szczyt chamstwa. Co za wredne. Idźcie sobie. Ja chciałam jeszcze pajączków troszkę potłuc. Dobra, wypchać się. Weźmiemy sobie tą skrzyneczkę tutaj. Ogólnie jest jeszcze jakaś na dole. Gdzieś tu jest, o, kolejna skrzynka. Przyznam wam szczerze, że ja tak zapominam je zbierać, że ja non stop coś robię i ja je widzę. Ja wiem, że one tu są, ale no zapominam się. Hello. Kochani, ja się całkiem już zagapiłam i oddałam Filiz ten, jak to się nazywa, te dywany. Całkiem się zagapiłam po prostu w bugerze, pewnie w szybszym tempie. I dziękuję wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcam was do łapkowania, komentowania, do subskrypcji kanału oraz wciśnięcia tego dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia na temat najnowszych filmów. Dodatkowo odsyłam was do moich innych serii z The Sims 4 oraz Wiedźmin 3. Trzymajcie się, no i hej.